Cześć, witam w kolejnym podcaście. Trochę się ich ostatnio nagrywa, ale widzę, zauważam, że to się Wam podoba. Strasznie się cieszę, więc wychodzimy naprzód. Dzisiejszy temat będzie tematem troszkę specjalistycznym, ale wydaje mi się, że wielu osobom też przypadnie do gustu z takich wrażeń, takich kowalskich, bo będziemy rozmawiać o mikroflorze bakteryjnej. Wytnę to, jeśli nie zapomnę. Jest ze mną dzisiaj Kasia Dreft, dietetyk Instytutu Mikroekologii. Właściwie wszystkie trzy dziewczyny są z Instytutu Mikroekologii. Zuzanna Baraniak jest tak samo dietetykiem w tym instytucie. Oraz Anna Bartnicka, doktorantka, która zajmuje się badaniem w tym momencie mikroflory jelitowej noworodków. Czyli całkiem nowa działka, całkiem nowy, bardzo fajny temat, interesujący, o czym sobie też dzisiaj powiemy. Jest też diagnostą laboratoryjnym. No i tak jak mówiłem, wszystkie trzy pracują w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu. Cześć! Cześć, witamy. Tak, taki zgrabny chórek, ale dzięki temu, że mamy tutaj trzy dziewczyny naraz, wydaje mi się, że będzie to fajna, pokaźna dawka wiedzy, którą możemy sobie dzisiaj zebrać w jednym podcaście. Mam nadzieję, że po prostu, że przez godzinę czasu ludziom mózgi nie wyparują. To postaramy się dzisiaj troszkę może nadrobić wiedzę ludziom, którzy albo dość dawno nie aktualizowali tej wiedzy, a wiedza o mikroflorze jelitowej czy nieszczelnych jelitach dość młodą nauką. Pytanie może takie troszeczkę, co dzisiaj słychać w świecie mikroflory jelitowej, w świecie mikrobioty czy w świecie kupy? Dobrze. To widzę, że troszkę masz problem z tą mikroflorą, jeśli chodzi o wypowiedzenie. Mikroflora jelitowa. To może zacznijmy od tego, żeby tak było ci łatwiej. Bo dzisiaj wypiłem dwie kawy i nie jadłem śniadania i zaczynam, wiesz, już... To bardzo niezdrowo. My tu mamy mówić, wiesz, o zdrowym odżywianiu, o zdrowym stylu życia, a ty tylko na kawach. Ale dobra, to taka dygresja. To może, żeby ci ułatwić, przejdźmy na nomenklaturę mikrobiota jelitowa, bo szczerze ci powiem, że jeśli chodzi o aktualne piśmiennictwo, mikroflora nie jest już powszechnie używana, przynajmniej w piśmiennictwie anglojęzycznym, z uwagi na to, że flora, słowo flora odnosi się do świata roślin, natomiast w przewodzie pokarmowym mamy bakterie, wirusy, grzyby, tak? Także na pewno nie są to organizmy roślinne. Dlatego przyjęło się, iż aktualnie mówimy mikrobiota i tak jak wspomniałam, w piśmiennictwie anglojęzycznym już raczej mikroflora takiego określenia nie znajdziesz. No na pewno tutaj jak będziemy rozmawiać, to ta mikroflora będzie się przejawiać, bo jest to dość tutaj mocno zakorzenione i od podstawówki uczymy się o tej mikroflorze, ale tak systematyzując mikrobiota jelitowa, jeśli będziesz mówił, to na pewno będzie ci łatwiej i bardziej poprawnie. Także... Dokładnie. Mi to też odpowiada i szczerze mówiąc, jak właśnie powiedziałaś o florze, nie wiem, czy subskrybujecie taki fanpage Patolodzy na klatce albo różnego rodzaju fanpage'e takie biologiczne. Ostatnio były pokazywane pod mikroskopem makrofagi. No, urocze zwierzątka. Naprawdę, jak gonią za bakteriami, chciały mieć takiego w domu na przykład do sprzątania, tylko w wersji takiej makro, co nie? Dokładnie. Żeby mi tylko kota nie zjadł. Ale byłeś ostatnio na naszym szkoleniu, także tylko kurczę, czy my pokazywałyśmy ten filmik? Pokazywałyśmy te dwa granulocyty. Też widziałeś, jak to wygląda. Granulocyt od myszy, która rzeczywiście była urodzona fizjologicznie, czyli miała prawidłową aktywację układu immunologicznego dzięki bakteriom, które nabyła podczas porodu, a granulocyt z takiej myszy germ-free, czyli całkowicie pozbawionej mikrobioty jelitowej, hodowanej w warunkach sterylnych, jak zupełnie inaczej te granulocyty się zachowują, tak? Pamiętasz to? To zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie. To powiedz, co zapamiętałeś, jak one się zachowywały. No sytuacja to jest taka sama, jak właściwie, jak obserwacje w tym momencie takie epidemiologiczne kobiet po cesarskich cięciach. Czyli odporność układu immunologicznego noworodków jest dużo mniejsza w sytuacji właśnie, kiedy było zastosowane cesarskie cięcie, ze względu na to, że dziecko nie nabyło tej odporności, nie uzyskało od matki, jak to powiedzieć, no prawidłowej mikroflory. Mikroflory jelitowej, dokładnie, tak, dobrego startu. Nie, no bardzo ładnie zapamiętałeś, także cieszymy się, widać, że szkolenia działają. Masz rację, sposób porodu jest bardzo ważny. To może wyjdźmy od tego, skoro mamy mówić dzisiaj o mikrobiocie jelitowej, co jest to tak naprawdę się zaczyna najważniejsze? Tak, w świecie dokładnie. Już noworodków.
Proszę? Ona się zaczyna już, jest już ważna w świecie noworodków. Czy jeszcze właściwie przed urodzeniem, zdaje się, z tego co pamiętam. Dokładnie, dokładnie. Coraz więcej danych pojawia się na ten temat, że ta aktywacja i późniejszy skład mikrobioty jelitowej noworodków zaczyna się już wewnątrz łona matki. Natomiast to są te pierwsze doniesienia, ale na pewno jednym z najistotniejszych czynników wpływających na mikrobiotę jelitową jest sposób porodu. Czyli cięcie cesarskie versus poród fizjologiczny. I poród fizjologiczny jest rzeczywiście tym najbardziej pożądanym sposobem porodu. Dlaczego? Przechodząc przez kanał rodny matki, dziecko nabywa te pierwsze bakterie, które później będą aktywować jego układ immunologiczny. Bez bakterii nie ma tak naprawdę układu odpornościowego i nie ma życia. I tak jak pokazywaliśmy na tym filmiku, rzeczywiście ten układ odpornościowy inaczej się zachowuje. Także przechodząc przez kanał rodny matki, dziecko zawleka Escherichia coli z jej przewodu pokarmowego, która przerabia dostępny w jelitach tlen, bo początkowo w tych jelitach jest bardzo dużo tlenu i stwarza warunki dla rozwoju późniejszej mikroflory, która głównie jest beztlenową mikroflorą. Także ta Escherichia coli, enterokoki oraz Lactobacillus z pochwy matki jest bardzo ważny w tym pierwszym etapie kolonizacji przewodu pokarmowego dziecka i tak naprawdę jest takim programatorem jego późniejszego zdrowia. Natomiast dzieci urodzone cięciem cesarskim Niestety często nabywają w pierwszej kolejności te bakterie z rąk personelu, z fartuchów personelu, w tym również mogą te bakterie szpitalne, czyli te szczepy, które są nawet wieloodporne. No i na pewno nie jest to ten prawidłowy sposób kolonizacji noworodka i są badania, które potwierdzają, iż dzieci urodzone cięciem cesarskim częściej niestety w przyszłości zapadają na cukrzycę typu pierwszego, astmę oskrzelową, również rozwija się u nich częściej otyłość. Coraz więcej tych badań, taki follow-up, tak? czyli ocena mikroflory przewodu pokarmowego dziecka od urodzenia i później kontynuacja przez kilka lat i obserwowanie, co się z tym dzieckiem dzieje, jakie są objawy kliniczne, dowodzi, że rzeczywiście no, te dzieci, które nie miały tego dobrego startu, nie miały tej dobrej mikroflory, no niestety częściej zapadają na te choroby, które wymieniłam, również na choroby cywilizacyjne. I niestety coraz częściej obserwuje się również rozwój tych chorób cywilizacyjnych u coraz młodszej grupy osób. Także tutaj ten sposób porodu jest bardzo ważny. Co jeszcze? Forma karmienia, czyli... Przepraszam, bo tak pamiętam na szkoleniu jeszcze mówiłaś o tym, że stosuje się w tym momencie też nawet przy cesarskim cięciu próbę przeniesienia tej flory bakteryjnej tak. na dziecko. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Pojawia się teraz coraz więcej takich doniesień, iż warto by, skoro wiemy, że dziecko ma się urodzić cięciem cesarskim, bo oczywiście mówimy tutaj o tych cięciach cesarskich ze wskazań medycznych, no niestety coraz częściej wzrasta ilość cięć cesarskich tak zwanych na żądanie, bez wyraźnych wskazań, tak? Także tutaj, jeśli wiemy, że dziecko ma się urodzić cięciem cesarskim, dlaczego nie, mając tą wiedzę, którą mamy teraz, nie zadbać o to, żeby ta flora jakoś jej nie wspomóc. Takim fajnym sposobem teraz, o którym się coraz częściej mówi, jest włożenie gazy na godzinę do pochwy matki i ta gaza ma przez ten czas tutaj skolonizować się poniekąd tą mikroflorą właśnie z pochwy matki i po porodzie takie dziecko przeciera się tą gazą celem właśnie przekazania tej mikroflory na dziecko, a co za tym idzie, no lepszej kolonizacji jelit tego dziecka. Co, tak jak powiedziałam, w późniejszym etapie życia przełoży się na jego lepsze funkcjonowanie, lepsze zdrowie. Natomiast to są początkowe teraz tutaj takie doniesienia. Niestety w Polsce jeszcze na szeroką skalę nie respektowane i nie stosowane. Natomiast być może jest to przyszłość i trzymamy za to kciuki, bo wszystko, co robimy i co może wspomóc naszą mikroflorę, już właśnie na etapie okresu noworodkowo-niemowlęcego jest bardzo ważnym aspektem. Tak? Także tak naprawdę jest to czysta fizjologia. Skoro to dziecko przechodziłoby w sposób fizjologiczny przez kanał rodny matki, no to dlaczego później mu tych bakterii nie przekazać? Nasza szefowa, czyli pani doktor Mirosława Gałęcka, która jest tutaj
założycielką Instytutu Mikroekologii, często podkreśla, że pracując w Niemczech spotykała się z takim sposobem, że po prostu po porodzie wkładano oczywiście w rękawiczce palec do pochwy kobiety i później ten palec dziecku do buzi, żeby ta kolonizacja przebiegała prawidłowo. Także takie proste sposoby, a jak wiele mogą zdziałać. Tak? Także tutaj jak najbardziej jesteśmy za tym i trzymamy kciuki jako instytut, żeby to się rozwijało i było na szerszą skalę stosowane. Mhm. Dalszym etapem jest to karmienie piersią. Tak, karmienie piersią, bardzo ważne. Z tego co pamiętam, właśnie też wspominałaś, że mleko matki nie jest sterylne, co jest bardzo ważne. Tak. No widzę Dawid, że naprawdę dużo, dużo wiedzy, a dopiero kilka minut. Wiesz, jestem w pewnym sensie, że młodym ojcem, tak? Znaczy przynajmniej ojcem. Dlatego ten temat też jest dla mnie dość ważny. Dokładnie. Do niedawna sądzono, iż w mleku matki znajdują się tylko prebiotyki, czyli tutaj od razu wyjaśniając definicję prebiotyki, czyli ta pożywka dla bakterii, głównie dla tych bakterii właśnie probiotycznych, tych korzystnych, tak? Prebiotyki najczęściej to są oligosacharydy, fruktooligosacharydy, czyli w początkowym odcinku jelita przewodu pokarmowego, czyli w jelicie cienkim, one nie są trawione i przechodzą do jelita grubego, gdzie właśnie stwarzają korzystne warunki, są tą pożywką dla tych naszych korzystnych bakterii. Czyli mleko matki zawiera zarówno prebiotyki, czyli to jedzenie dla bakterii, jak i same probiotyki. Teraz wiemy już, że z mlekiem matki dziecko otrzymuje bakterie z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium, czyli te stricte najkorzystniejsze szczepy bakterii, które tutaj stymulują odporność i są bardzo ważne dla tej początkowej kolonizacji. Co więcej, te bakterie prawdopodobnie przechodzą właśnie z jelit matki. Są takie badania, które tutaj potwierdzają ten fakt, dlatego tak ważne jest, żeby matka na etapie już właśnie ciąży też zadbała o swoje jelito, żeby być może wykonała badanie, które pokaże jej, czy ma dysbiozę jelitową, co by warto uzupełnić w tych jelitach. Oczywiście też bardzo ważna jest dieta. Może też sobie powiedzmy, że mikroflora jest bardzo, bardzo zależna od diety. Jest to jeden z głównych czynników, dlatego tutaj to mleko matki i forma karmienia dziecka jest ważna. Także prebiotyki w mleku matki, probiotyki, czyli te dobre bakterie, czyli mleko to tak naprawdę taki symbiotyk, tak? Połączenie prebiotyków z probiotykiem i najlepsza forma karmienia dla dziecka. I rzeczywiście też badania, które genotypowały te szczepy, dowiodły, iż w przewodzie pokarmowym dziecka znajdują się te same szczepy, które w mleku matki, czyli tak ważny jest ten sposób karmienia. No niestety w przypadku mleka modyfikowanego nie jest to tak optymalne. Tak, także ja znajduję troszkę jeszcze więcej różnic w mleku modyfikowanym. Ja na przykład w trakcie szkoleń z Paleo, na które Was też zapraszam, które robimy z Moniką Skuzą, dość dużo mówię o cholesterolu. To jest taki troszkę mój konik. Jestem też złośliwy w stosunku, wiesz, do ludzi, z którymi rozmawiam, którzy mówią o dobrym i złym cholesterolu. A wyobrażam sobie. Zadaję im takie trochę niezręczne pytanie. No ale jakby nieważne. W mleku matki mam też dość dużo cholesterolu, czego nie widać w różnego rodzaju mlekach w proszku, prawda? Ponad połowa, czy około połowy składu tłuszczy mleka matki to są kwasy tłuszczowe nasycone, czyli te, które dość mocno demonizujemy we współczesnej dietetyce, a tu mleko matki uzbroiło je w ponad połowę właśnie składu tych tłuszczy nasyconych, które są bardzo ważne dla budowy organizmu, a także zastępowanie tłuszczy omega-3, znaczy traktowanie tłuszczy omega-3 jako jednego źródła, po prostu spłycanie wszystkich omega-3 do jednego worka też jest poważnym problemem. Używanie po prostu omega-3 w postaci kwasu tłuszczowego alfa-linolowego jest dość popularne, który w ogóle nie jest efektywnym kwasem tłuszczowym dla ludzi. Nawet wystarczy się przejść, to jest popularny dość problem, bo wystarczy się przejść po półkach na regałach. Ostatnio też publikowaliśmy na Barblu
takie właśnie zdjęcie z naszych półek z regału, gdzie olej rzepakowy czy lniany jest właśnie sygnowane, że to jest fajne źródło omega-3. No, nie jest, jest żadnym źródłem omega-3, bo ten kwas tłuszczowy nie jest ani EPA, ani DHA. W związku z tym można sobie go w buty wsadzić. Albo w... My podłogę mamy zaolejowaną akurat olejem lnianym. Nie wiem, czy widać. Ale osiągnęła taki fajny kolor właśnie satynowy i moim zdaniem on się nadaje właśnie do olejowania desek i podłogi. Jedynie co. Już oddaję Ci głos. No, moje koleżanki tutaj kiwają, które są dietetykami, kiwają, efekt taki konia jest zachowany, także zgadzają się z Tobą, tylko powiem tu, Instytut Mikroekologii i Barbell Kitchen mówią jednym głosem, także idziemy w dobrym kierunku. To może, nie wiem, koleżanki tu się wypowiedzą na temat tych tłuszczy. Na temat tłuszczy jak najbardziej. Tłuszcze nasycone są też potrzebne do tworzenia się układu nerwowego, a w przypadku małego dziecka no to jest to jedno z najważniejszych procesów takich u noworodka. Natomiast o czym chciałam powiedzieć, to... Nasza jeszcze wtrącę, jak widzi masło, dostaje jakiegoś hopla, po prostu jadłoby, nasza jagoda po prostu jadłaby masło jak, nie wiem, jak kostkę lodów. Ona tylko miam. I o co chodzi? Ona chce masło. I dajesz jej plaster masła i ona zjada je, a za chwilę wyciąga rękę. Ale co chcesz? Masło. Jak dostaje na przykład gdzieś tam, też słyszeliśmy, że w żłobku no, karmią tam niestety kanapeczkami, nie mam na to żadnego wpływu, ale wyjada masło z chleba i chleb zostawia po prostu. Są gusta i guściki. Tak. Może akurat jej zasmakowało. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, to tak naprawdę kwestie karmienia piersią, można by to było roztrząsać z każdej możliwej strony i z każdej możliwej strony wyszłoby na to, że jest to najlepszy możliwy sposób żywienia dzieci. W związku z tym i bakteriologicznie, i kwestia tutaj tłuszczów, i kwestia dodatkowo takiej psychologicznej więzi pomiędzy matką a dzieckiem, pomiędzy ojcem a dzieckiem czasem, bo teraz też się już wprowadza tak zwane sztuczne piersi, które, dzięki którym ojciec może karmić. Tak, mina Dawida bezcenna. A to chodzi ci o ginekomastię, czy co? To jest mleko albo matki, albo mamki tak zwanej, która i przez taki specjalny osprzęt dziecko jest przytulane do piersi ojca. Znaczy, wiesz co, ja jestem, uważam się za walczącą feministkę, co nie, w pewnym sensie. Jeśli chodzi o różnego rodzaju prawa kobiet, do powrotu do pracy, jeśli chodzi nawet ostatnio w podcaście z Piotrem Pędziszewskim rozmawialiśmy na ten temat, że dużym problemem jest to, że wszelkie rodzaje badania na leki robi się na mężczyznach, dlatego że kobiety mają nie tak bardzo stabilne hormony, w związku z tym taniej i łatwiej zrobić badania na mężczyznach i pisze się o badaniach na ludziach do leków, ale nie były testowane na kobietach i to jest moim zdaniem trochę takie skurwysyństwo i duży problem medyczny farmakologii, że względem oszczędności nie robi się właśnie badań na kobietach, a później te leki stosuje moja żona, moja córka będzie stosowała, one nie były badane nigdy na kobietach, co nie? Także jakby z punktu widzenia walczącej feministki jestem jak najbardziej za, ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, wiesz, ze sztucznym cycem. To może nie wyobrażajmy. To znaczy potrafię sobie wyobrazić sztuczne cycki, ale sztuczne cycki okej, ale jakby nie na mnie, nie? Jeszcze. Nie, no jasne. Chodzi generalnie o to, że żywienie i karmienie tutaj naturalne jest jak najbardziej wskazane pod każdym możliwym względem. Tak, jeśli chodzi o mleko, słuchajcie, byśmy mogli wymieniać, tam jest szereg korzystnych składników, laktoferyna, w ogóle elementy składowe układu dopełniacza, także no, mleko matki to jest tak naprawdę cud fizjologiczny i tutaj trzeba nagrać osobny podcast na ten temat, także jakby tu... Być może kiedyś nagramy jeszcze o tych mikrobiocie. Mikrobiocie u sportowców, bo tam często stosuje się kolostrum na przykład i wszelkiego rodzaju probiotyki również. Probiotyki. Oczywiście, jesteśmy otwarte, także na pewno w przyszłości chętnie też o tym opowiemy. I o zaburzeniach mikroflory u sportowców, które dalej mogą skutkować również alergiami pokarmowymi, bo to też jest dosyć mocno połączone. To czekajcie na następnego podcasta, bo w godzinę się nie zmieścimy. Jak widać, nie. Dobra, ale czekajcie. Skończyliśmy na mleku matki. Tak. Dokładnie. I wpływie na mikroflorę. To może jeszcze tak zacznijmy od tego, dlaczego my w ogóle mówimy o tej mikroflorze, tak? Bo jakby dla słuchaczy, którzy nie mieli w ogóle styczności z tym tematem, dlaczego
poruszamy się w aspekcie tych bakterii, tak? Do niedawna, jeszcze jakiś czas temu, o bakteriach myślano w aspekcie tych złych, tak? Bakteria, zło, antybiotyk, musimy sobie z tym poradzić. I oczywiście antybiotyki są w porządku, ale tylko we wskazaniach takich, kiedy są konieczne, tak? Czyli rzeczywiście zakażenie bakteryjne. Wiele osób niestety uważa, że na grypę, na zwykłe przeziębienie antybiotyk podziała. Niestety tak nie jest, tak? Natomiast my wychodzimy z tej ery antybiotykoterapii i wchodzimy właśnie w erę probiotykoterapii. Dlaczego? Zaczęliśmy dostrzegać, jak ważna jest ta mikrobiota jelitowa i mikrobiotę naszego przewodu pokarmowego powinniśmy rozpatrywać w aspekcie tak naprawdę naszego dodatkowego organu. Tam jest 10 do 14 komórek bakterii i to jest olbrzymi genom, tak naprawdę metagenom, gdyż on przewyższa 150 razy genom człowieka. Czyli to się przekłada na bardzo olbrzymią aktywność metaboliczną naszych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym. No już o tej aktywacji i prawidłowym działaniu układu odpornościowego sobie poniekąd powiedzieliśmy, czyli to jest jedna z głównych funkcji tych bakterii jelitowych. Te pierwsze bakterie są tymi pierwszymi antygenami, są tymi pierwszymi stymulatorami, które będą tak naprawdę odpowiedzialne za prawidłową aktywację i, tak jak powiedziałam, późniejszą prawidłową pracę układu odpornościowego. Co więcej, te bakterie są jakby taką tarczą ochronną, tak? One są ochroną przed patogenami. One zajmują receptory na śluzówce jelita, dzięki czemu bakterie patogenne nie mają się gdzie przyczepić. Dodatkowo konkurują z nimi o składniki odżywcze. I to jest taka właśnie na zasadzie takiej kompetycji, czyli wygra silniejszy. Tak? Co jeszcze? One produkują witaminy, tak? Witaminy z grupy B, z grupy K. Często przychodzą pacjenci właśnie z niedoborami witamin, no i te suplementują, tak? Natomiast no co się dzieje? Ta suplementacja nic nie daje. Dlaczego? Ponieważ nie mamy tej puli tej puli witamin od naszych bakterii jelitowych, bo mamy dysbiozę jelitową, plus te bakterie również wpływają na prawidłową perystaltykę przewodu pokarmowego i prawidłową pracę przewodu pokarmowego, więc jeśli mamy zaburzone coś w obrębie mikroflory jelitowej, przekłada się to również na gorsze funkcjonowanie i pracę układu pokarmowego, no i to wchłanianie też jest gorsze, tak? Także z jednej strony nie mamy puli tych witamin, z drugiej strony te suplementy się nie wchłaniają, więc u pacjentów z niedoborami witamin często też warto zajrzeć do jelita i oznaczyć tą mikrobiotę jelitową i ewentualnie właśnie tutaj wdrożyć celowaną probiotykoterapię, aby uzupełnić te niedobory, czyli witaminy. Dodatkowo one wspomagają proces trawienia, tak? Wytwarzają chociażby laktazę, czyli enzym, który trawi laktozę, czyli oprócz tej puli, którą mamy produkowaną na rąbku szczoteczkowym jelita cienkiego, także nasze bakterie produkują enzymy, tak? W tym laktazę. Hamują proces karcinogenezy, czyli też w aspekcie chorób nowotworowych, regulują metabolizm, tak? To w aspekcie otyłości. One decydują również, ile my energii z pożywienia wykorzystamy i zmagazynujemy. Także o tych funkcjach byśmy mogli mówić sobie tutaj w nieskończoność, ale jak widzicie, jest ich naprawdę ogromna ilość. Czyli jeszcze raz wspomnę, bez bakterii nie ma poprawnie działającego układu odpornościowego oraz prawidłowo funkcjonującego organizmu. Czyli tutaj zaczęliśmy dostrzegać, jak ważne są te bakterie. Jeszcze w 2001 roku powstawały, powiedzmy, dwie publikacje na rok w tym temacie, tak przeszukując bazę PubMed. Natomiast taki boom był w 2011, w 2012, gdzie rzeczywiście to po prostu skoczyło o kilkaset procent, tak? Także teraz nie ma szanującego się ośrodka badawczego na świecie, który nie bada mikroflory przewodu pokarmowego w różnych aspektach, tak? I to jest od dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, poprzez otyłość, tak jak powiedziałam, poprzez różnego rodzaju alergie, atopie, a skończywszy na zaburzeniach ze spektrum autyzmu czy depresji. To jest tak szeroki wachlarz działalności tych naszych mikroorganizmów i chorób, które mogą być związane właśnie z dysbiozą. A dysbioza to zaburzenia jakościowe i ilościowe bakterii właśnie w naszym przewodzie pokarmowym.
I teraz, dziewczyny, jak badacie właśnie sobie tę mikrobiotę, czyli kupę pacjentów, to ogólnie jest to dość ciekawy temat, jak ostatnio rozmawiałem właśnie w podcaście z Piotrem Pędziszewskim z grupy początkującej, to on robił takie dziwne miny, kiedy mówiłem o mikrobiocie właśnie, o przeszczepianiu mikrobioty i mówił, ale jak to, kupa? No, mówię, to jest to, co się znajduje w jelitach, niestety to są bakterie, jakby musisz zacząć myśleć z punktu widzenia biologicznego, tak. A nie z punktu widzenia po prostu człowieka i obrzydzenia do tego, co tam jest, no bo to obrzydzenie gdzieś nam nas pakowało właśnie w różnego rodzaju problemy w XX wieku. I nadal pakuje, ale to taką dygresję dam, no jeśli chodzi o właśnie kał, stolec, kupa, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, jest to bardzo ważny materiał diagnostyczny i kiedyś, kiedy były te toalety z półką, prawda, obserwując swój kał, mogliśmy zaobserwować już pewnego rodzaju ewentualne zmiany w naszym organizmie, czy to był śluz, czy krew, czy jakiś zmiana koloru. Natomiast właśnie to obrzydzenie doprowadziło nas do tego, że nie mamy toalet z półką i od razu ten kał zostaje spłukany, tak? Nie patrzymy na niego. I to jest bardzo złe. I powiem tobie szczerze, że jeśli jesteś w jakimś sklepie, tak, gdzie zakupujesz toaletę i prosisz o sprowadzenie toalety z półką, bo teraz już takiej rutynowo, regularnie nie dostaniesz, no to zawsze masz pytanie, przepraszam, a czy pan jest lekarzem? Także rzeczywiście tak ważne jest obserwowanie swojego kału i niestety no właśnie z uwagi na to, że nie chcemy na niego patrzeć, no też część rzeczy nam ucieka, tak? Jakieś zmiany, które moglibyśmy już makroskopowo w tym kale zaobserwować. Natomiast my też tutaj... Teraz się jeszcze półki używa, bo tak jak w grupie paleo jest teraz też modne, jakby czy modne, jest pewien trend powrotu do natury i szczerze mówiąc w naturze też nie siedzieliśmy w pozycji takiej trochę krzesełkowej w trakcie wypróżniania, a jest trend stosowania właśnie też półeczek w postaci stołeczków pod nogi, żeby sytuacja była troszkę bardziej taka zgięta, żeby to wypróżnianie zachodziło płynniej, sprawniej i lepiej, szybciej. No, tak? No oczywiście, że tak. To się zgadzam i też jest mniej wtedy problemów takich proktologicznych, prawda? Przy takim oddawaniu stolca. Także Proidy te sprawy znowu. No dokładnie. Sympatyczny temat mamy na rozmowę. Ale no, to już, tak, ale no widzisz, no jesteśmy już na takim etapie, że nikt nie brzydzi się o tym mówić i bardzo dobrze, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla naszego zdrowia, czyli generalnie kupa. Tym się zajmujemy w Instytucie Mikroekologii. Ja dzisiaj przewijałem dziecko nawet dwa razy, także... Z kupą też dzisiaj miałem dużo wspólnego. Nie da się ukryć, że powinniśmy wiedzieć, jak ta nasza kupa codziennie wygląda i codziennie ją obserwować. Dokładnie. Na przykład. Też, bo słuchaj, jakieś ewentualnie pasożyty. Także dokładnie. Ale w waszych badaniach, co właśnie wychodzi z obserwacji z mikrobioty ze stolca tych pacjentów? No my generalnie skupiamy się na takich bakteriach wskaźnikowych, tak? Czyli nie tak jak w standardowym laboratorium, które głównie skupia się w aspekcie patogenów, powiedzmy Salmonella, Shigella. My chcemy sprawdzić, jak wygląda ta nasza prawidłowa mikrobiota jelitowa. Czyli oznaczamy zarówno bakterie ochronne, jak powiedzmy Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides, bakterie immunostymulujące, czyli ta Escherichia coli, którą powinniśmy odczarować, ponieważ Escherichia coli jest bardzo ważną bakterią w naszym przewodzie pokarmowym, najsilniej stymulującą układ odpornościowy. Oczywiście ona może mieć dwie twarze. Są szczepy, które będą stricte patogenne, natomiast Escherichia coli należy zapamiętać, że jest bardzo, bardzo ważnym właśnie stymulatorem odporności. Również to samo z bakterią Enterococcus. Dodatkowo oznaczamy bakterie ewentualnie patogenne, tak, protolityczne głównie, które mogą być związane ze wzdęciami, z zaparciami, z tymi problemami ze strony przewodu pokarmowego oraz jako taką nowość bakterie odżywiające nabłonek jelit, czyli uwaga, teraz dwie mądre nazwy, Fecalibacterium prausnici i Akkermansia mucinifila. To są producenci kwasów, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim Fecalibacterium prausnici jako główny producent maślanu w jelitach, odpowiedzialny jest za dostarczanie energii naszym komórkom jelita, a co za tym idzie redukowaniu stanu zapalnego. Kwas masłowy jest bardzo ważny, dodatkowo uszczelnia on barierę jelitową, no i wpływa tutaj na prawidłowe funkcjonowanie całego jelita, także bardzo ważne dwie bakterie i my robimy taki przekrój. I na podstawie...
I oczywiście i grzyby, tak? To mi koleżanki podpowiadają, zarówno grzyby drożdżopodobne, jak i pleśniowe. I co jest ważne, nasze badanie jest ilościowe, czyli dokładnie widzimy, ile tych bakterii jest na gram kału i to jest bardzo ważne w aspekcie grzybów, tak? Bo grzyby drożdżopodobne każdy człowiek fizjologicznie w przewodzie pokarmowym posiada, natomiast ewentualny ich rozplem, rozrost jest skorelowany z objawami klinicznymi. I my to oznaczamy i na tej podstawie dobieramy właśnie probiotykoterapię, terapię mikrobiologiczną. Bazujemy również na preparatach, które zawierają właśnie tą Escherichia coli, enterokoki, które są niepatogenne, a tak jak wspomniałam wcześniej, najsilniej stymulują układ odpornościowy. No niestety powiem Ci szczerze, że tak jak długo już pracuję w Instytucie Mikroekologii, widzę na tutaj przekroju tych lat, że coraz mamy gorszą mikroflorę. 7 lat temu było to zupełnie inaczej, natomiast z roku na rok jest coraz gorzej. A dlaczego? Tutaj uprzedzę twoje pytanie. No z uwagi na styl życia nasz aktualny, tak? Czyli co? No ta antybiotykoterapia, z której no tak naprawdę już chcemy wyjść, tej nadmiernej, tak? Jeszcze raz wspomnę, antybiotyki są ważne, ale we ściśle wskazanych tutaj przypadkach i też taką dygresję, bo tak lubię sobie czasami dodać. Nie wiem, czy wiecie, ale co roku w samej Unii Europejskiej 25 tysięcy osób umiera z uwagi na zakażenia bakteriami, które są oporne na większość stosowanych antybiotyków i nie mamy tych zakażeń, czym niestety leczyć, tak? No bo to też jest jakby pokłosie tej naszej nadmiernej antybiotykoterapii w grypie, w przeziębieniu. Te bakterie po prostu również chcą przeżyć i uodporniają się na te antybiotyki. Dlatego tutaj jest to też bardzo istotny czynnik, który wpływa na tą dysbiozę jelitową, tak? Czyli na te zaburzenia mikroflory jelitowej, czyli ta nieracjonalna antybiotykoterapia, tak sobie ją nazwijmy. Dodatkowo nieodpowiednia dieta, tak? Żywność wysoko przetworzona, takie to jedzenie paczkowane, gdzie mamy więcej konserwantów niż tak naprawdę substancji odżywczych i tych ważnych dla naszego organizmu. Tak jak wspomniałam również na początku, mikrobiota jest bardzo zależna od diety. Tak, jeśli my nie będziemy jej dawać tej naszej mikroflorze jedzenia, no to ona po prostu nie będzie tam odpowiednio funkcjonowała, nie będzie się rozwijała, czyli dieta, leki, również niesteroidowe leki zapalne, tak? To nie jest tylko właśnie antybiotyki, ale takie stosowane rutynowo, czy inhibitory pompy protonowej, które są teraz nadmiernie stosowane. Żołądek, czyli kwaśny żołądek, jest tym takim naszym pierwszą linią obrony. Tam generalnie powinna być intoksykacja tych wszystkich składników niekorzystnych, które dostarczamy z pożywieniem, również tych patogenów, natomiast nadużywają... Bardzo niskie pH, prawda? Koło dwójki gdzieś tam. A w tym momencie idziemy w kierunki takie właściwie odkwaszania żołądka, bo na wszystko, kiedy nam się odbija, to próbujemy to dodatkowo inhibitorem pompy protonowej jeszcze bardziej odkwasić, żeby tam było środowisko zasadowe, w którym tak naprawdę więcej rzeczy fermentuje, co powoduje dalsze problemy po prostu żołądkowe, rozwój bakterii i problemy, tak? Ja gdzieś miałem takie badania, pamiętam Dawid Permukiel, ta osoba, ten autor książki Grain Brain, na swoim wallu też publikował ilość powiązań z rakiem żołądka z inhibitorami pompy protonowej. Mhm. No dokładnie, słuchaj, no to jest, no tak nas natura tutaj wyposażyła właśnie w ten kwas solny w żołądku, żeby ta większość patogenów była tam neutralizowana, tak? No generalnie one nie powinny przechodzić dalej. No a co my robimy? No stosując te inhibitory pompy protonowej, no te bakterie przechodzą sobie dalej. Często właśnie później są jakieś niekorzystne tutaj przerosty tej flory patogennej. Także nadużywanie tych leków również wpływa na dysbiozę jelitową. Co jeszcze? Stres. No jak tu zakazać stresu, tak? No ale stres zarówno psychiczny, czyli jakiś stres związany czy z pracą, czy z sytuacją rodzinną, ale również stres fizyczny, tak? Czyli też stres związany właśnie z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, czyli takim niefizjologicznym sport takiego wysokiego wyczynu również związany jest z dysbiozą jelitową, ale to tak jak już się umówiliśmy na kolejny podcast, rozwiniemy ten temat przy kolejnej rozmowie.
również podróże, tak, bardzo dużo tych aspektów wpływa na niestety niekorzystnie na naszą mikroflorę, a możemy je włożyć do takiego innego worka, właśnie nasz aktualny styl życia, czyli wszędzie gdzieś gonimy, biegniemy, stresujemy się, żyjemy szybko, jemy szybko, nie zastanawiając się, co chcemy, leczyć się szybko, czyli od razu dajemy antybiotyk, nie zastanowiwszy się, czy jest to infekcja wirusowa, czy bakteryjna, no i to wszystko wpływa na dysbiozę jelitową. A co się z tym wiąże? Zaburzenia właśnie mikroflory jelitowej wiążą się często z rozszczelnieniem bariery jelita, czyli z rozszczelnieniem właśnie przesiąkliwością jelita. Generalnie jest to takie troszkę niezgrabne określenie z angielskiego leaky gut syndrome. Natomiast u nas nazywane jest to przesiąkliwością jelitową, a co za tym idzie rozwojem... Tak z ciekawości, wiesz, przeglądając PubMed, tam wyszukałem chyba około 2700 wyszukań pod kątem leaky gut syndrome, tam było jeszcze właściwie pod gut permeability, też około 3000, także tak naprawdę można z 10 tysięcy badań znaleźć na dzień obecną. Na dzień dzisiejszy właśnie pod kątem przesiąkliwości jelit, problemami z jelitami, syndromu jelita cieknącego i w tym momencie mówienie, że coś takiego nie istnieje albo że to jest wymysł jakiegoś tam mainstreamu czy jakichś dziwnych grup dietetycznych jest chyba trochę niedouczeniem się, prawda? No dokładnie, ale powiem Ci szczerze, że to samo było z mikrobiotą. Tak 10 lat temu, kiedy my mówić 10 lat temu. Pierwsze badania powstały w 2001 roku, z tego co Ania mówiła, więc minęło już 16 lat. Cały czas Ania mówi. Cały czas. Aha, przepraszam, bo wyłączyłeś kamerkę i troszkę nie poznałem przez ten. Ale jakby pamiętam, Dominika Gier też w poprzednim podcaście powiedziała, czy później w dyskusji naszej w 1:1, że duża część lekarzy średnio statystycznie miała około 17 lat, zanim taki standardowy lekarz Kowalski wdroży cokolwiek z badań, które wyszły w świat. Czyli jakby to się znowu by zbiegało z tą jej teorią, że mija 16 lat i może mi jeszcze kolejnych 4, zanim dotrze to do zwykłych lekarzy takich kowalskich. No dokładnie. To, co przytoczyłam na początku, to analizując właśnie bazę PubMed, taki boom, jeśli chodzi o te publikacje i o te badania, które zaczęły powstawać, to jest właśnie 2011 rok, 2012. Natomiast Instytut Mikroekologii istnieje 10 lat na rynku polskim, tak? Ponieważ na rynku niemieckim istnieje już około 50 lat, więc zobacz, jak ta wiedza się rozwija. Także tutaj 10 lat temu, kiedy my powstawaliśmy, nikt jeszcze nie słyszał o bakteriach i uważał to za jakąś po prostu herezję, o co chodzi. Bakterie są złe, tak, i powinniśmy je tępić. Natomiast aktualnie coraz więcej się o tym mówi. Na szczęście coraz więcej specjalistów dostrzega tutaj ważność tej mikrobioty jelitowej. Lekarzy, dietetyków, specjalistów z innych dziedzin. My tutaj dążymy do tego, żeby jak najwięcej szkolić, mówić o tym, żeby ta świadomość się podnosiła, tak? No pacjenci często sami szukają sobie w internecie i do nas trafiają, ale na szczęście coraz więcej również specjalistów widzi zasadność wykonywania tych zadań, także tych badań. Także 10 lat temu bakterie, nie. Natomiast po 10 latach rzeczywiście widzimy zupełny odwrót, tak naprawdę o 180 stopni. Także tak samo wydaje mi się, że będzie z zespołem lita przesiąkliwego. Za kilka lat, tak jak mówisz, te 17 lat, jak upłynie, to być może też do takiej powszechnej... Przebije się to do powszechnej świadomości. Tak, dokładnie. A możemy sobie wytłumaczyć, na przykład, czy możesz wytłumaczyć z punktu widzenia tej już anatomii, jak to wygląda, bo słyszałem też opinię taką, że jelito powinno być przesiąkliwe, dzięki czemu pobieramy składniki odżywcze. Ale ty jesteś złośliwy. Jestem. Już tłumaczę. Generalnie przewód pokarmowy to jest największa powierzchnia styku naszego organizmu ze środowiskiem zewnętrznym. I to jest jedna warstwa komórek. Tak, komórki od przełyku do odbytu, przewód pokarmowy to jedna warstwa komórek. Więc zobacz, ile my codziennie z pokarmem dostarczamy. Bakterii, wirusów, toksyn. Czyli pojedyncza warstwa komórek oddziela naszą treść pokarmową od krwiobiegu. No dokładnie.
Dokładnie. Nasze wnętrze od środowiska zewnętrznego. Więc musi istnieć jakaś bariera, która będzie selektywnie działać. Co oznacza selektywnie? Będzie przypuszczać te cząstki, te składniki, które powinny znaleźć się w krwiobiegu i w naszym organizmie, a zatrzymywać te, które dalej nie powinny przejść. I tutaj bardzo ważnym aspektem, elementem tej bariery jelitowej są właśnie bakterie przewodu pokarmowego, jest śluz, który wyścięła tutaj przewód pokarmowy oraz oczywiście same komórki jelita i jakie tutaj mamy takie przystosowanie fizjologiczne. One są bardzo szczelne, tak? Występują między tymi komórkami tak zwane ścisłe połączenia, czyli tight junctions. Mogę ja? Tak, słucham. Pamiętam z wykładu, że odstęp między enterocytami jest tak niewielki, że to jest grubość gdzieś mniej więcej połowy czerwonej krwinki. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Okej, już dalej. Oddaję mi to. dlatego, skoro jest to tak szczelne, tak, zauważ, że w tym aspekcie będą przechodzić tylko dokładnie strawione, rozłożone właśnie składniki pokarmowe, tak? To może zaraz koleżanki się szerzej o tym wypowiedzą. Natomiast będą zatrzymywane te większe, również patogeny, te fragmenty, które nie powinny przejść. Natomiast na skutek tej dysbiozy jelitowej i tych wszystkich czynników negatywnie wpływających i na bakterie jelitowe, i na samą śluzówkę jelit, czyli tutaj jeszcze raz podkreślę, ta dieta nieodpowiednia, tak, te leki, to wszystko, czy infekcje też, które przechodzimy, tak, infekcje wirusowe, bakteryjne również wpływają negatywnie na szczelność tej bariery, no to wszystko wpływa na to, że te połączenia się rozszerzają i wtedy już wchodzą większe rzeczy, tak, także już... na wpół strawione białka, związki polipeptydowe. Dokładnie. Także ich normalnie w krwioobiegu nie powinno być. No z czym to się wiąże? Właśnie z aktywacją układu immunologicznego i rozwojem tych nadwrażliwości pokarmowych w aspekcie pokarmu, bądź przechodzą również, mogą przechodzić również czynniki infekcyjne. Także tutaj na pewno ten zespół jelita przesiąkliwego występuje. My widzimy tutaj, obserwujemy u pacjentów, w szczególności z chorobami autoimmunologicznymi, gdzie rzeczywiście ten związek między leaky gut syndrome a chorobami autoimmunologicznymi jest dowiedziony. Widzimy, że podaż probiotyków, czyli odtwarzanie tej mikroflory, generalnie uszczelnianie na nowo tej bariery jelitowej i odpowiednia dieta wpływa na redukcję objawów, tak, oraz na przykład na zmniejszenie ilości leków, które ci pacjenci przyjmują. Także bardzo, bardzo jest to ważna terapia, również taka terapia uzupełniająca dla takiej klasycznej farmakoterapii. Ale to może teraz przekażę głos koleżankom, niech one powiedzą, co się dalej dzieje. Czyli mamy rozszczelnione jelito, zaburzenia mikroflory przewodu pokarmowego, no i te większe składniki wchodzą do krwiobiegu. I tutaj, dziewczyny, okay, co się już dzieje? Już przyjmujemy. Ania tutaj powiedziała bardzo dobrze, że tak naprawdę jelito przepuszczając, zresztą ty chyba też to potwierdziłeś, przepuszczając nam niestrawione cząstki pokarmów, niestety aktywuje układ odpornościowy. I faktycznie tak jest. Białka, które przechodzą, nie są strawione na aminokwasy, tylko w postaci białek bądź tych polipeptydów dostają się do naszego krwiobiegu, uaktywniają całą kaskadę tutaj działań takich stricte immunologicznych. Co się dzieje? Wytwarzają się przeciwciała, między innymi przeciwciała IgG, które opłaszczają nam ten antygen, czyli opłaszczają nam to białko, tak mówiąc bardziej w skrócie i bardziej logicznie. I działają w taki sposób, że wytwarza się krótkotrwały stan zapalny, który ma usunąć to dane białko nam z organizmu. Nic by się nie działo, gdyby to była sytuacja taka krótkotrwała, bo stan zapalny organizmu de facto działa prozdrowotnie, w związku z tym my mamy pozbyć się tego, co jest złe. Problem polega na tym, że jeżeli ta przesiąkliwość jelita faktycznie występuje ciągle, to ciągle do naszego krwiobiegu dostają się te białka pokarmowe, które powodują przewlekły stan zapalny. A z przewlekłym stanem zapalnym niestety organizm już nie potrafi sobie tak dobrze poradzić, tak? Bo on nie jest w stanie ciągle funkcjonować w odpowiedni sposób, zachować tą homeostazę, jeżeli ten stan zapalny ciągle występuje, jeżeli układ odpornościowy cały czas jest bombardowany w cudzysłowie tym tutaj białkiem, który
które nie jest odpowiednio strawione. W związku z tym pojawiają się różnego typu choroby i te choroby nazywamy chorobami wywołanymi bądź spowodowanymi, tutaj związanymi właśnie z alergią IgG zależną, bo ten cały schemat, o którym przed chwilą powiedziałam, to tak naprawdę jest schemat powstania alergii IgG, który na dzień dzisiejszy też jeszcze jest owiany taką olbrzymią kontrowersją, szczególnie tutaj ze strony lekarzy alergologów, którzy w alergię IgG zależną często nie wierzą. Niemniej jednak no, taki system występuje. W związku z tym później możemy zadziałać tak naprawdę dwutorowo na takiego pacjenta, bo po pierwsze my zawsze musimy uszczelnić tą barierę jelitową, ale po drugie my możemy też pomóc pacjentowi dietą. Tak? W związku z tym dlatego my tym pacjentom rozpisujemy bardziej, może warto było powiedzieć, diety, które mają wyeliminować pokarmy, które właśnie powodują ten przewlekły stan zapalny. Tak? Stąd ta cała diagnostyka, po to, żeby też sprawdzić, które pokarmy przechodzą nam przez tą barierę jelitową i które pokarmy należałoby z diety na jak długo też tutaj usunąć. A tak z takich źródeł produktowych, ze źródeł żywieniowych najbardziej problematycznych mamy dość dużo zbóż, prawda? Bo one nie trawią się w 100% i występują właśnie w tych wiązaniach polipeptydowych, nie w pełni strawionych białek, nadtrawionych białek w naszym jelicie. Na pewno zboża są tym czynnikiem, który będzie wywoływał przepuszczalność jelit. Wiemy już o tym glutenie, który szkodliwie będzie wpływał na stan naszych jelit, ale to nie tylko są zboża, to jest bardzo indywidualne. U każdego pacjenta mamy różny wynik. Inne produkty pokarmowe będą wywoływały stan zapalny organizmu, dlatego zawsze stawiamy na diagnostykę na pierwszym miejscu. Ja pamiętam jeszcze w badaniach chyba z 2008 czy 2007 roku doktora Fasano, który wraz ze swoim zespołem znalazł białko zwane zonuliną, powodujące właśnie dość mocne rozszczelnienie jelit. To białko działa na zasadzie, znaczy działa w sytuacji, w której na przykład zjedliśmy coś z salmonello, na przykład działa mocno na salmonelle, przez co dochodzi do rozszczelnienia jelit i spłukania treści pokarmowych. Nawet niewielka ilość tej bakterii powoduje właśnie duże rozszczelnienie jelit i rozwolnienie. U celiatyków to rozszczelnienie czy reakcja właśnie z zonuliną może występować nawet przy jednym okruszku czy jakimś tam połowie okruszka i może trwać nawet 2-3-4 dni. W związku z tym ci ludzie naprawdę cierpią gorączkę, problemy z bólem brzucha, rozwolnieniem przez właśnie 3-4, nawet 5 dni, w zależności od tego, jak bardzo skażona była żywność. Tak, Fasano odkrył tą zonulinę, która jest tym czynnikiem, który wpływa na rozszczelnienie jelit, czyli im więcej tego składnika, który będzie produkował zonulinę, a to jest mniej więcej między innymi gluten, czy tam ta gliadyna, czy gluteina, i wtedy produkujemy więcej, jest wyższa produkcja zonuliny, przez co też mamy rozszczelnienie jelit, więc ta reakcja jest... Czyli jakby znowu wracamy do sytuacji, w której z jednej strony duża część ludzi się nabija z tego demonizowania glutenu, ale w przypadku rozszczelnienia jelit gdzieś tam w dużym stopniu jest on jednym z głównych takich problemów jelitowych. Tak, jest to najczęstszy tak naprawdę alergen, ale też nie można powiedzieć, że jest jedyny i że każdy człowiek na ten gluten właśnie w ten sposób reaguje, bo powiedzmy sobie szczerze, gluten jest produktem, który my spożywać możemy, tylko w odpowiednich ilościach, tak, niewielkich. Natomiast jest część alergenów, między innymi gluten, między innymi produkty mleczne, jajko, to są takie najczęstsze alergeny i one faktycznie najczęściej powodują nam reakcje zapalne organizmu, ale są też pacjenci, którzy są uczuleni, nazwijmy to w ten sposób, na taką przysłowiową marchewkę, tak? Czyli produkt, który wydaje się zdrowym produktem, który nie może nam zaszkodzić, a jednak on też powoduje tutaj stany zapalne, które mogą powodować konkretne dolegliwości u pacjentów. Także gluten owszem, ale nie skupiajmy się tylko na nim, bo to nie jest jedyne zło naszego świata. Dlatego ta dieta spersonalizowana jest przyszłością tak naprawdę i my z tego założenia wychodzimy. A jeszcze dodam tylko, to mówię ja, Ania, że od dzisiaj w Instytucie Mikroekologii możemy diagnozować zonulinę. O, fajnie, super. Tak, także badamy to białko. To białko, taki schemat działania też warto wyjaśnić na podstawie właśnie tych tight junctions, czyli tych połączeń. One fizjologicznie otwierają się na kilka minut dziennie po to, żeby przepuścić te konkretne
jednostki, tak, typu aminokwasy, które organizm potrzebuje. Natomiast w momencie, kiedy tej zonuliny jest więcej, kiedy jest faktycznie to rozszczelnienie jelit, to te tight junctions są otwarte przez dłuższy czas i wtedy stanowią takie wrota tu dla tych białek. Oczywiście to jest takie bardzo uproszczenie, tak, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego sposobu. Niemniej jednak można sobie to w ten sposób wyobrazić. Super, omówiliśmy sobie anatomię właśnie naszego jelita i fizjologię w tej przesiąkliwości, jak to powinno prawidłowo funkcjonować, przynajmniej z grubsza albo w jakiś taki uproszczony sposób. Także ja dorzucę jeszcze, postaram się dorzucić jakiś filmik z YouTube'a, żeby czy studenci medycyny mogli sobie zobaczyć, albo właściwie każda osoba, która jest troszeczkę bardziej ciekawa, jak to właśnie zachodzi na takich bardzo malutkich, na takich dużych powiększeniach. Ale jakby, czy mogliśmy przejść do jakichś takich właśnie case study, jak to wygląda w waszej praktyce, że zatrzymanie tych, wykluczenie pewnych rodzajów produktów oraz terapia ta probiotyczna, czyli właściwie dwa w jednym, powoduje, może pomóc pacjentowi. Do Instytutu Mikroekologii trafiają bardzo zróżnicowani pacjenci, bo to są pacjenci, którzy przychodzą do nas z problemami skórnymi, to są pacjenci, którzy starają się o dziecko i wszystkie inne metody już zawiodły, to są pacjenci z chorobami psychiatrycznymi, to są dzieci z autyzmem, czy dzieci z atopowym zapaleniem skóry, których rodzice już się poddali po kolejnych sterydoterapiach i szukają teraz pomocy w diecie i w probiotykach. I takim bardzo dobrym przykładem są dzieci autystyczne, u których tylko jeden schemat, czyli tylko dieta albo tylko probiotykoterapia jest skuteczna tylko na chwilę i nie daje poprawy w takim długoterminowym aspekcie. Bo mamy takich pacjentów, którzy najpierw przybyli do nas, będąc już na diecie bezglutenowej i bezmlecznej i chcieli zrobić tylko badanie kału, czyli Cooper Compact, żeby sprawdzić, jak wygląda ta mikroflora jej, żeby ją poprawić. Natomiast sama probiotykoterapia, owszem, wspomagała tutaj terapię dzieci autystycznych i wspomagała zachowanie. Dzieci zaczęły się otwierać, zaczynają mówić. Natomiast po pewnym czasie jest znowu takie zatrzymanie i jeżeli nie idziemy w drugą stronę, czyli nie działamy dietą, to ta poprawa jest tylko na chwilę. Takim fajnym pacjentem był Kuba, który przybył do nas, będąc już na diecie bezglutenowej, bezmlecznej i dopiero przy zastosowaniu probiotykoterapii zaczął się znowu otwierać, mama z nim złapała kontakt. Natomiast kolejne badanie i na alergie pokarmowe i IgG zależne wykazało, że mimo wszystko, że ta dieta bezglutenowa, bezmleczna została zastosowana, jest jeszcze szereg innych produktów, które u niego te alergie pokarmowe i ten stan zapalny organizmu wywołują. I tutaj konieczna była ta dieta rotacyjna, czyli każdego dnia spożywamy inny produkt, żeby ten układ immunologiczny trochę odciążyć. Dobrymi przykładami pacjentów są też pacjenci, którzy zgłaszają się do nas z migrenami. To są pacjenci, którzy przebyli już wszystkie możliwe terapie, wszystkie możliwe leczenia, a to są pacjenci, którzy przyjmują bardzo duże ilości leków przeciwbólowych i nic im nie pomagało albo pomagają im tylko na chwilę, no bo wiadomo, że jeżeli przyjmujemy leki przeciwbólowe, to działamy tylko objawowo, a nie działamy na przyczynę. I w momencie zastosowania diety eliminacyjnej mamy poprawę, nie wracają te migreny, a w momencie powrócenia do starej diety, bo wiadomo, że jeżeli człowiek już zapomni, jak to było, gdy bolała go głowa, no to zaczyna znowu spożywać te produkty wywołujące alergie i infekcje, to mamy powrót do objawów, więc w ten sposób to wygląda. Ja jestem takim przykładem. Ja też. Ja i masło orzechowe. Kolejną jednostką chorobową to są nawracające infekcje. Mamy dużo przykładów, przede wszystkim dzieci, takich w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, przedszkolnym, które tak naprawdę borykają się co chwila z jakimiś infekcjami. Od przeziębień, przez grypy, rodzice już tak naprawdę nie wiedzą, bo do lekarza z nimi chodzą. W końcu trafiają do nas i okazuje się, że takie dzieci mają olbrzymie zaburzenia w mikroflorze jelit. I tutaj my potrzebujemy wspomóc jakoś ten układ odpornościowy, wspomóc te bakterie pozytywne w jelitach i dzięki temu te dzieci przestają nam chorować. Dodatkowo często u nich stosuje się stosuje się również tą dietę
pozbawioną alergenów, tak? Nie mówiąc tutaj bezglutenowa, bo to nie zawsze, tak jak mówiłam, jest gluten, ale pozbawioną alergenów i okazuje się, że te dzieci później przez wiele miesięcy już nie chorują. To nie jest tak, że żadne infekcje u nich się nie pojawiają, bo te infekcje też są i każde dziecko raz na jakiś czas choruje i to jest norma. Natomiast to nie jest wieczne chodzenie po lekarzach, tylko choroba raz na sezon zimowy na przykład, tak? Także tutaj takich pacjentów, małych pacjentów mamy naprawdę bardzo dużo. I często ta choroba, ta infekcja, bo te infekcje u dzieci są potrzebne, bo tak się układ odpornościowy rozwija i trenuje. Natomiast często kończy się bez antybiotyku, bo organizm jest już na tyle tutaj zdolny do walki, odciążony od z tego stanu zapalnego, ta mikroflora jest odpowiednia, że rzeczywiście kończy się na infekcji wirusowej i antybiotyk nie jest konieczny i to jest dla nas największy sukces. Ja może dopowiem, jeśli chodzi o tą mikroflorę przewodu pokarmowego i nawracające infekcje, te bakterie jelitowe są bardzo ważnym właśnie czynnikiem, dzięki którym produkowana jest, takim stymulatorem, produkowana jest SIGA, czyli wydzielnicza IGA na śluzówkach całego organizmu. I to, że te bakterie żyją sobie w przewodzie pokarmowym, to nie znaczy, że one tak lokalnie działają. One oddziałują na cały organizm i ich działalność w jelicie, odpowiednie stymulowanie układu GALT, czyli układu odpornościowego związanego ze śluzówkami przewodu pokarmowego, w którym zlokalizowany jest 70% komórek immunologicznych, czyli komórek odpornościowych całego organizmu. Poprzez odpowiednią stymulację tych komórek produkowana jest właśnie ta SIGA, ta wydzielnicza IGA, bardzo, bardzo potrzebna na śluzówkach. Ta SIGA jest rozprowadzana po całym organizmie, czyli tu są górne drogi oddechowe, śluzówki układu moczowo-płciowego i tak dalej. Dzięki temu my mamy tą pierwszą linię obrony, bo ta SIGA to jest pierwsza linia obrony, jak taka fosa w naszym organizmie, która będzie zapobiegała wnikaniu i wiązaniu się właśnie patogenów czy alergenów pokarmowych. I jeśli mamy w odpowiedniej ilości tą SIGA, to wtedy właśnie infekcje nie są nam straszne, tak? Ponieważ ten wychwyt, ta pierwsza linia obrony działa i na tym nam zależy. Natomiast jeśli mamy nieodpowiednią mikroflorę, to ta stymulacja też jest dużo mniejsza, no i tej SIGA jest bardzo, bardzo mało. Tak? I obserwujemy to u pacjentów właśnie z nawracającymi infekcjami. I dopowiem, że od dzisiaj SIGA również możemy diagnozować w Instytucie Mikroekologii. No pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie właśnie filmik, w którym pokazywałyście, jak skanowane są patogeny w jelicie i jak przechodzi to wszystko, teraz mówię, do chłonki, tak? Później do krwiobiegu, dzięki czemu możemy mieć, dzięki czemu nabywamy odporności już nawet na języku, w płucach, no we wszystkich częściach naszego ciała. Dokładnie, to nie są tylko nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, ale często kobiety z nawracającymi zakażeniami pochwy, czy nawracające zakażenie układu moczowego, bardzo częste. Tak naprawdę wychodzimy od badania kału, tak? I sprawdzenia, co się dzieje w jelitach. Pomimo, że te śluzówki są tak bardzo oddalone od jelit, to te jelita tutaj pełnią kluczową rolę, tak? Od jelit wszystko się wywodzi i to mi się wydaje jest takie najlepsze podsumowanie tutaj tej naszej dzisiejszej rozmowy. Każda choroba gdzieś ma na pewno jakieś źródło w jelitach, mniejsze bądź większe i my tutaj też nie wychodzimy z takiego założenia, że to jest panaceum na całe zło i mamy wyrzucić wszystkie leki. Nie o to chodzi, ale często zapominamy, jak te jelita są ważne i żeby po prostu tą świadomość podnosić i ta probiotykoterapia jest ważna jako samodzielne leczenie bądź wspomożenie terapii tutaj zasadniczych, tak? W przypadku innych chorób. Oczywiście dieta to już tutaj to jest logiczne. Mam tu, Aniu, jeszcze takie pytanie właśnie do Ciebie, takie praktyczne, bo nasza jagoda jest teraz po terapii antybiotykowej. Minęły już chyba niecałe 2 tygodnie od jej skończenia. No niestety po prostu inaczej tego nie dało rady zrobić, bo jej układ odpornościowy sam sobie nie radził. Męczyło się dziecko tydzień czasu, w końcu po prostu wdrożyliśmy terapię antybiotykową i dopiero poszło. Tak jak mówiłyście, no czasami po prostu trzeba. Ile czasu powinno się w tym momencie stosować terapię probiotyczną? Bo lekarze, o ile w ogóle nie powiedzą o
terapii probiotycznej, to jeśli już coś napomknął, to na zasadzie proszę brać w trakcie i w trakcie podawania antybiotyków. Często jak się pytamy, jak długo, to, no jak to, długo do wyczerpania opakowania, tak? Nie o to chodzi. W trakcie antybiotykoterapii probiotyk jest ważny, żeby redukować ryzyko biegunki poantybiotykowej, tak? I tutaj bardzo dobrze jest przebadany ten aspekt stosowania probiotyków. Natomiast co jest tutaj ważniejsze w naszym myśleniu, to odtwarzanie tej mikroflory właśnie po antybiotyku. Czyli spożycie probiotyku tylko do końca opakowania nie jest dobrym rozwiązaniem. Okej, może w trakcie antybiotykoterapii redukujemy to ryzyko tej biegunki nieprzyjemnej związanej właśnie z tą samą antybiotykoterapią, ale co dalej? Jak pokazują różne badania, zaburzenia mikrobioty jelitowej po jednorazowej dawce antybiotyku, to są od pół roku przy takim standardowym antybiotyku, jakim jest na przykład Augmentin, do roku, tak, a przy eradykacji Helicobacter pylori, czyli tutaj w przypadku tej choroby wrzodowej żołądka, to nawet są 4 lata, tak? Czyli proszę, zobaczcie, jaki długi okres czasu jednorazową antybiotykoterapią my robimy spustoszenie w naszych bakteriach. Bez terapii probiotycznej nawet do 4 lat. Tak, do 4 lat przy eradykacji Helicobacter pylori, czyli przy takiej, tutaj no, mówiąc już kolokwialnie, obrazowo, przy takiej antybiotykoterapii z grubej rury, ale na pewno pół roku do roku przy takiej standardowej antybiotykoterapii te zmiany są. Czyli bardzo ważne, aby po antybiotykoterapii odtwarzać tą mikroflorę, tak, żeby to nie zrobił się taki dziki ekosystem, tylko żebyśmy to kontrolowali. Czyli tutaj probiotyki, najlepiej tutaj zbadać, tak, zbadać tą mikroflorę i zobaczyć, czego nam brakuje, odtwarzanie tej mikroflory, plus ewentualnie jeszcze wspomaganie się czy kiszonkami, czy innymi produktami, oczywiście też prebiotyki, czyli ta pożywka dla bakterii, które też możemy dostarczyć w diecie, tak? Są bardzo ważne, błonnik przede wszystkim, tak? To powiedziałam na początku, czyli to, co dostaje się do jelita grubego, nie jest trawione w jelicie cienkim, tylko w jelicie grubym służy jako jedzenie dla bakterii, czyli my musimy dbać o te nasze bakterie, one dla nas tyle robią, jak już też mówiłam na początku, od wspomagania trawienia, poprzez ochronę przed patogenami, poprzez stymulację układu odpornościowego i wytwarzanie witamin, to dlaczego my o nie nie dbamy, tak? Także tutaj pamiętajcie, dieta, w przypadku dysbiozy jelitowej probiotykoterapia i będziemy zdrowi, i szczęśliwi i piękni. Tak można w uproszczeniu to oczywiście powiedzieć, tak? Super. Czyli co, umawiamy się na kolejny temat sportowców. Sportowcy mnie bardzo interesują. Oczywiście córeczka jest w tym momencie na pierwszym miejscu. Tak. Ale temat sportowców też mnie nie interesuje. No to jesteśmy umówieni. To jest... Dziękuję za poświęcony czas. I mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniliśmy ludziom temat flory mikrobioty. Ja już się nauczyłem mówić mikrobiota, tak. Dzięki temu podcastowi. Tak. Ja mam taką propozycję, Dawid, słuchaj, może dla tych wytrwałych, którzy cały ten podcast przesłuchali, tak? Dotrwali do godziny. I z nami tutaj byli, to może taką jakąś promocję dla nich byśmy zrobili. Super, super, jeśli tak można. No, jeśli teraz już wiecie, jak ta mikroflora jest ważna oraz dieta spersonalizowana i widzicie potrzebę zastosowania tych badań u siebie, to może wymyślmy jakieś hasło, które będzie tak hasło. Barbell Kitchen może być? Barbell Kitchen, dobra. Barbell Kitchen może być, czyli jak wpiszecie na skierowaniu Barbell Kitchen, pamiętajcie, pisze się 2L, tak? 2L. Także jak wpiszecie Barbell Kitchen, no to możemy tutaj sprezentować Wam 10% rabatu na badanie ImmuPro, każdy panel, oraz badanie, czyli ImmuPro, czyli oznaczenie tej nadwrażliwości pokarmowej IgG zależnej, tak? Tej opóźnionej, która związana jest z tym przewlekłym stanem zapalnym i obciążeniem organizmu w konsekwencji, oraz 10% na badanie CyberCompact i CyberCompact Pro, czyli to są badania, które oznaczają mikroflorę przewodu pokarmowego, tak? A w dodatku ja jeszcze dodam, że dla osób, które jeszcze są żądne wiedzy, to proponuję zajrzeć na naszą nową stronę internetową www.instytut-szkolenia.pl i tam można się zapoznać z naszym harmonogramem dodatkowych szkoleń, na których można usłyszeć jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej o mikroflorze i jeszcze więcej o alergiach pokarmowych i IgG zależnych. No i śledźcie nasz fanpage, gdzie też staramy się udostępniać najnowsze informacje i ważne z naszego punktu widzenia.
Ja byłem i również polecam. Fajne szkolenia, fajny dzień spędzony z trzema fantastycznymi dziewczynami. Gdzie też miałeś swoją prelekcję, także. Też miałem swoją prelekcję, tak. Tak, i nawet komplementy z publiczności, także pamiętamy. Miło, miło. Fajnie, że się podobało. Jest to na pewno też część materiału, które ściągnąłem ze swojego szkolenia, które robię właśnie z Moniką Skuzą do Paleo. Także też dziewczyn zapraszam was tak. na Paleo. Wybierzemy się na pewno. Dobra. Okej, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.